Witam Was serdecznie w odcinku przedstawiającym nową serię na kanale, czyli Turbo Kozak Widzów w Rocket League. Pewnie większość z Was kojarzy format tej zabawy z Canal Plus, ale zaraz oczywiście przedstawię wszystkie zasady oraz konkurencję. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, naszej grze, to musicie napisać w komentarzach swój nick, w zależności na jakiej platformie gracie. Jeżeli gracie na PS4, to po prostu nick z PS4. Jeżeli na innej platformie, to napiszcie na jakiej platformie gracie oraz swoje Rocket League ID. No i wtedy was dodam do znajomych, potem się jakoś dogadamy, czy też w komentarzach, w zależności od tego, na jakiej platformie gracie. No więc tak, pierwsza konkurencja to sam na sam. Za gol jest 10 punktów, tutaj macie w tle pokazane, jak to ma mniej więcej wyglądać. Zasadniczo, jeżeli proponujecie jakieś zmiany co do punktacji czy do wykonywania konkurencji, to możecie napisać propozycję, ponieważ to jest taka wersja próbna, to jest taka wstępna wersja właśnie odcinka. Nie wiemy, jak będzie format wyglądał i nie wiemy, czy to się w zasadzie przyjmie. Dlatego jeżeli macie jakieś propozycje, to piszcie. Kolejna konkurencja to rzut karny, również za 10 punktów. Tutaj po prostu musicie najechać z dowolnej pozycji wcześniej do wcześniej ustawionej piłki, no i strzelamy. Nic skomplikowanego naprawdę. Ale co dalej będzie? Dalej chciałbym zobaczyć, kurczę, tutaj trochę za długie te klipy robiłem jednak. Ale to dobrze, bo przynajmniej będzie można jeszcze pogadać dodatkowo. Kolejna konkurencja to poprzeczka, czyli na razie lecimy schematem z klasycznego Turbo Kozaka. Tutaj jest ważne to, że nie można strzelać ze środka z poprzeczki, tylko musimy się rozpędzić. Nie ma, że z kick-offa jedziemy, bo wtedy łatwo to wyczuć. Tutaj połówka bez odbicia, czyli również dostajemy, nie ma także ze stojącej piłki, tylko nam tutaj asystent podaje, czyli Kupson, nasz tego sezonowy gabor. Nam podaje i musimy z pierwszej piłki uderzyć piłkę tak, żeby wpadła bez odbicia do bramki. Za połowy warto dodać. No tak z okolicy połowy, ale im dalej tym lepiej. Okej, okay. Następną konkurencją będzie siła strzału. Czyli też, tutaj jedziemy ze wznowienia, ze środka ze wznowienia, po prostu zobaczycie, 33 boosta. Nie można zbierać do... Nie można dodatkowych boostów zbierać, jedziecie prosto, żeby zobaczyć siłę strzału z użyciem niewielkiej ilości boosta w zasadzie. No, tam mieliście punktację, to na temat punktacji się nie będę wypowiadał. Jak macie jakieś propozycje co do zmian, to piszcie. Okej, okay. Rzut karny, żółwy karny jest to, no trudne do wykonania, ale tutaj macie podpowiedź, tak jak na klipie. Jak zrobicie takie coś, to w zasadzie bramkarz ma problemy, bo nie wie, gdzie strzelicie dokładnie. To jest improwizacja poleciała, ale zobaczcie, jakbym leciał na wprost, to by doskonale widział, gdzie strzela. Tak to może coś wejść, jakaś niespodzianka. Okej, okay. Tutaj jest w przypadku Wall Aeriali. Zdałem dwie wersje dla ludzi, no bo wiadomo, są różne poziomy zaawansowania. Tutaj jest pierwsza wersja, czyli można odbić od ziemi piłkę, może się odbić, może skozłować, ale warto dodać, że tylko raz może się odbić. Jeszcze będzie druga wersja aerialu, taka, w której piłka nie może dotknąć ziemi, ona jest bardziej punktowana, ale wiadomo, jest to trudniejsze do wykonania. I generalnie tutaj chciałbym wspomnieć, że te klipy były nagrywane parę miesięcy temu, bo... No bo trochę mi się przeciągało nagrywanie tego całego odcinka. No i generalnie możecie też napisać, co sądzicie o samej serii. Wszyscy, co chcą brać udział, no to wiadomo, komentarz. Aha, i teraz tak, kto dotrwał do tego momentu, pisze w komentarzach zegarek. I te osoby będą wybierane jako pierwsze do odcinka. Proszę bardzo, tutaj taki bonus. I w każdym odcinku będzie coś takiego, że będę mówił jakieś hasło. Jeżeli to napiszecie w komentarzach, to spośród tych osób, co to napiszą, będę wybierał. Albo na przykład szansa razy dwa na wybranie. Proszę bardzo, tutaj zakręcony karny, czyli w zasadzie bez bramkarza, tak jak w zwykłym. Kurczę, trochę się zagadałem. Musicie się obkręcić, tam chyba 15 razy było. No i strzelić na pustą bramkę bez zatrzymywania się z tego kręciołka na dachu. No i kontrola piłki, czyli to takie odpowiednik kampek. Im dłużej w sekundach trzymacie piłkę na dachu bez dotykania ziemi, tym więcej punktów dostaniecie. Chyba tam było max 30 sekund, z tego co pamiętam. Czyli możecie zdobyć punkty również, no, za takie kampki, tak jakby.
ale jest limit górny, żeby nie było tutaj jakiegoś Grand Championa, co będzie 2 minuty jeździł po mapie i sobie nabije tym, kurczę, 120 punktów. Jeszcze na samym końcu pokaże się tabela, której ja jeszcze nie widzę, wy może już ją widzicie. Będzie tabela i w niej będzie klasyfikacja zawodników. W pierwszym sezonie przewiduje 10 miejsc, 10 uczestników. Na koniec w tym sezonie na razie chyba nie ma żadnej nagrody przewidzianej. W kolejnej, jak się seria bardzo dobrze przyjmie, to może będzie jakaś nagroda, jakiś paysafe card, ale nie obiecuję również. To wszystko zależy od popularności serii, tego jak będziecie na nią reagowali. A teraz zapraszam do zapisywania się, pisania jakichś propozycji i dziękuję za obejrzenie. Hej!